Rezolucja będzie, tak, Parlament Europejski, rezolucję. Europosłowie wyrażą też swoje zaniepokojenie ustawą o służbie cywilnej czy planowanym zwiększeniem wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Karolina Lewicka. Karolino, jak treść tej rezolucji komentują politycy Prawa i Sprawiedliwości? Jako absurdalną, Parlament Europejski nie ma wiedzy o tym, co dzieje się w Polsce. Ma za to złe intencje, usłyszałam od rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości. Nie rozumiem tej rezolucji, nie zgadzam się z jej treścią. Beatę Mazurek zapytałam też o Słowację, naszego sojusznika z Grupy Wyszehradzkiej, bo podczas wczorajszej debaty słowacki sekretarz stanu, który zabrał głos jako przedstawiciel kraju sprawującego obecnie w Unii prezydencję, wsparł nie polski rząd, a komisarza Franza Timmermansa, który prowadzi wobec Warszawy procedurę kontroli praworządności. To jest przykre. Myślę, że nie do końca Słowacy też wiedzą, jakie są u nas uwarunkowania prawne. A to już tylko jeden sojusznik nam został, Viktor Orban. Proszę pani, no i bardzo dobrze. Jedyny skuteczny, który dba o sprawy Węgrów, tak jak my będziemy dbać o sprawy Polaków. Zostają Węgry, bo Praga i Bratysława dają politykom PiS do zrozumienia, że adresem ich polityki zagranicznej jest Berlin, komentuje były wiceszef polskiej dyplomacji Rafał Trzaskowski. Czesi i Słowacy mają dosyć tej retoryki buńczucznej prezesa Kaczyńskiego i Orbana. Ja sam byłem świadkiem, jak Czesi i Słowacy łapali się za głowę, jak słyszeli o tej kontrrewolucji kulturalnej. Przypomnijmy, że kontrrewolucję kulturalną Jarosław Kaczyński i Viktor Orban zapowiedzieli kilka dni temu podczas forum ekonomicznego w Krynicy. Obaj mówili też wtedy, że będą wspólnikami kraść. Sugerują się tym, co kto myśli, nie? Dziękujemy z Sejmu, Karolina. Co kto myśli? Prokuratura ekshumowane mają być wszystkie szczątki ofiar katastrofy smoleńskiej, z wyjątkiem tych, które były badane wcześniej lub zostały skremowane. Śledczy już w czerwcu zapowiedzieli, że ekshumacje będą przeprowadzone nawet jeśli tej decyzji sprzeciwią się rodziny ofiar. Jak tłumaczą, wśród 9 dotychczas ekshumowanych szczątków 6 ciał zostało pochowanych pod innymi nazwiskami. Nie przeprowadzono też sekcji zwłok wszystkich ofiar. Śledczy twierdzą, że ciała ofiar katastrofy mogą być najważniejszym dowodem, skoro Rosjanie nie chcą Polsce oddać braku Tupolewa. Zgodnie z prawem, ekshumacje mogą rozpocząć się najwcześniej 16 października. Słuchasz informacji TOK FM. Dziś poznamy nazwisko nowego prezydenta UEFA. W Atenach właśnie trwa głosowanie, a o schedę po Michelu Platinim walczą Aleksander Ceferin i Michael van Praag. Kamil Kapiński. W piłkarskim świadku dużo bardziej znaną postacią jest Van Praag. Holender od 18 lat pracuje dla UEFA, a w przeszłości był m.in. prezydentem Ajaxu Amsterdam. Mimo tych dokonań nie jest faworytem w starciu z 20 lat młodszym Ceferinem. Słoweński prawnik zapewnił sobie już ponoć poparcie m.in. niemieckiej i francuskiej federacji, a także prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. Szefa UEFA wybiorą przedstawiciele 55 europejskich federacji. Żeby zwyciężyć w pierwszej turze, trzeba zdobyć więcej niż połowę ważnych głosów. Kamil Gapiński. Udało się otworzyć kapsułę czasu z 1933 roku zakopaną w Złocieńcu na Pomorzu Zachodnim. Co badacze znaleźli w środku, o tym Sebastian Bierciak. Gazety z 22 kwietnia 1933 roku wyglądają jak dzisiaj kupione w kiosku. Do tego monety, odręcznie napisane listy, zdjęcia czy książki, w tym dwutomowe wydanie Mein Kampf z jeszcze nieporozcinanymi stronami, wylicza historyk dr Marcin Peter Leitner. No jest cały pakiet materiałów, które są dokumentem chwili, dokumentem epoki. Co jest niezwykle ciekawe, prasa codzienna również miasta Złocieńca. Po zbadaniu wartości historycznej przez specjalistów z Muzeum Narodowego w Szczecinie, zawartość kapsuły czasu będzie można podziwiać w Złocieńcu. Burmistrz miasta Krzysztof Zacharzewski jest dumny ze znaleziska. Dla nas jest kontynuacja. Teraz kopię tych dokumentów wrzucimy do kapsuły, dołożymy nasze i zakopiemy to. Z prośbą o odkopanie za kolejne 100 lat. Ze Szczecina Sebastian Bierciak, TOK FM. A kolejne informacje w Radio TOK FM o 10.20. Pogoda. Dziś w całej Polsce słonecznie i ciepło. Przelotnego deszczu spodziewajmy się w Tatrach, Beskidach i Bieszczadach. Na termometrach dziś maksymalnie 19 stopni w Trójmieście, 20 w Białymstoku, 23 w Warszawie i Lublinie, 25 w Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 26 w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu i Częstochowie, 27 w Opolu, 28 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Program Owczarek. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. W studiu gość Bogusław Zagórski, arabista, islamista, dyrektor Instytutu Ibn Khalduna oraz Kolegium Civitas. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Użyłem terminu islamista, bo to jeszcze do niedawna islamista oznaczało po prostu eksperta od islamu. Dzisiaj jakoś powoli to znaczenie się zmienia. Nie widzę powodu, żeby to zmieniać ze względów koniunkturalnych. Wszędzie na uniwersytetach mamy zakłady arabistyki i islamistyki, a nie jakieś inne. Trzeba się posługiwać terminologią utartą, prawidłową, a jeżeli ktoś przypisuje jakieś dodatkowe znaczenia, to powinien znaleźć jakiś inny termin. Właśnie trwa jedno z największych, niektórzy mówią, że największe święto islamu. I myślę, że warto tym z naszych słuchaczy, którzy nie obchodzą, słyszeli, a chcieliby wyjaśnić, o co chodzi, co się dzieje, kiedy, jak, gdzie, tak żeby mieć wiedzę nie tylko na temat świąt jednej religii, ale wiele. W islamie są dwa wielkie święta, tak jak w chrześcijaństwie Boże Narodzenie i Wielkanoc. I tak jak ktoś spiera do dzisiaj, czy Boże Narodzenie jest ważniejsze, czy Wielkanoc, niektórzy twierdzą, że Boże Narodzenie, inni, że Wielkanoc, ale nie będziemy wnikali w spór teologiczny na ten temat. Tak samo w islamie są święta zakończenia Ramadanu i święto ofiarowania. Czyli dzisiaj jesteśmy w trakcie święto ofiarowania, trzeci dzień, w poniedziałek święto się zaczęło. I z tej okazji pozwolę sobie wszystkim słuchaczom, nie tylko muzułmanom, złożyć najlepsze życzenia. Wesołych świąt. Wesołych świąt, tak, szczęścia, pokoju i spokoju i zdrowia dla wszystkich. Niezależnie od wyznania. A święto na pewno państwo pamiętają, no bo to jest ta sytuacja, w której Ibrahim wziął swojego syna Izmaela i wybrał się, aby złożyć go w ofierze na górę. No więc to jest taka drobna różnica, właśnie tu jest Izmael, tam był Izak, ale czy my jesteśmy w stanie ludzkim umysłem rozstrzygnąć, kogo on naprawdę miał ofiarować? Nie jesteśmy. To są wyższe ciała duchowe, które rozsądzą to kiedyś za nas. Więc my się nie mamy o co spierać rzeczywiście. Natomiast było tak, faktycznie, to jest ta sama tradycja abrahamowa, która łączy judaistów, chrześcijan i muzułmanów. To samo objawienie, ta sama tradycja, ta sama myśl, ta sama nić przewodnia, te same wartości etyczne, które wszystkie te trzy wyznania łączą. To jest bardzo ważne. Muzułmanie obchodzą to święto w sposób szczególnie uroczysty, ponieważ łączy się ono z pielgrzymką do Mekki. Około 2-2,5 miliona pielgrzymów co roku przybywa do Mekki właśnie w miesiącu Zulhidża, właśnie teraz, kiedy są święta, po to, żeby nawiązać do tego objawienia abrahamowego, po to, żeby wspólnie modlić się przy Al-Kabie, która jest takim fizycznym ucieleśnieniem wspólnej idei, po to, żeby pamiętać, kim są, skąd pochodzą i dokąd zmierzają. Wspomniał pan o tym, że to święto rozpoczęło się w poniedziałek, tak, ale nie wszędzie. No, są problemy z kalendarzem. Kalendarz słoneczny i kalendarz księżycowy nie zawsze ze sobą są zgodne. I kalendarz księżycowy polegający na tym, że się wszystkie fazy, wszystkie dane kalendarzowe dopasowuje do faz księżyca obserwowanych w różnych miejscach na świecie, w różnych miejscach, niekiedy przysparza kłopotów. Dlatego niektórzy zaczynają Ramadan, czyli miesiąc postu nieco wcześniej, inni nieco później, kończą nieco wcześniej, nieco później. No, ta sprawa jest skomplikowana od strony teologicznej i praktycznej. Są dwie koncepcje. Czy należy kalendarz muzułmański ustalać na podstawie obliczeń astronomicznych? Jest to zresztą coraz częściej podnoszone, żeby tak zrobić dla ujednolicenia, dla standaryzacji tego kalendarza w skali światowej, czy na podstawie obserwacji bezpośrednich. Obserwacje bezpośrednie, jak wiadomo, mogą być po pierwsze mylne, po drugie w sposób naturalny są odmienne w różnych rejonach świata. I to powoduje pewne niedogodności. Zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z jakąś mieszaną społecznością muzułmańską w jakimś miejscu
I się okazuje, że jedni obchodzą święto dzisiaj, a inni dopiero jutro zaczną świętować, bo w ich krajach odpowiednich właśnie tak jest. I oni są przywiązani do tego, że do tej myśli, że razem ze swoimi rodzinami gdzieś tam daleko zostawionymi chcieliby je obchodzić. No, dyskusja trwa w każdym razie. Niemniej oba poglądy są równoprawne w tym momencie. Nie ma między nimi konfliktu natury prawnej czy jakiejś innej. Jest dyskusja teologiczna, a jakie rozstrzygnięcia zapadną, no to się okaże. A co się dzieje? Jak się obchodzi to święto? Jakie elementy składają się? To znaczy przede wszystkim jest to pielgrzymka do Mekki, ale oczywiście, że spośród około 2 miliardów muzułmanów, jeżeli tylko 2 lub 2,5 miliona przyjedzie do Mekki, no to cała reszta zostaje w domu. Bo to nie jest tak, że człowiek wsiadł do samolotu i leci, rozumiem, że trzeba zdobyć odpowiednią wizę. No naturalnie trzeba zdobyć odpowiednią wizę. No wszędzie są procedury wizowe, świat jest pełen paszportów, granicy, kontroli granicznych i tak dalej. Naturalnie. Więc jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia organizacyjnego, no rzeczywiście muzułmanin w Polsce udaje się do ambasady Arabii Saudyjskiej i prosi o wizę na pielgrzymkę do Mekki. Przed tym oczywiście musi sobie załatwić jakiś package w jakimś odpowiednim biurze turystycznym, który mu zapewni mieszkanie, zapewni mu wyżywienie przez ten czas. Arabia Saudyjska stara się nie wpuszczać takich zupełnie wolnych strzelców, inaczej, wolnych przybyszy, ponieważ rzeczywiście nagły napływ paru milionów ludzi spowoduje bardzo duże problemy logistyczne. Więc no, mogłoby się zdarzyć, że po prostu ktoś będzie nocował na ulicy, na trawniku i nie będzie miał miejsca zapewnionego. To byłoby dosyć nieprzyjemne dla wszystkich. Niemniej, jak dostanie taką wizę, wsiada w samolot, kupiwszy sobie bilety i leci. I nie ma jak problemu. Już się znajdzie w strefie? Jak już się znajdzie w samolocie, to teraz musi pilnować. Właśnie. Dlatego, że wszystkie linie lotnicze, które są nakierowane na Mekkę, nie na samą Mekkę, tylko na Dżuddę, ponieważ samej Mekce lotniska nie ma. To jest w Dżuddzie, które jest tylko 70 km od Mekki. To jest główny taki hub, gdzie wszyscy przybywają i stamtąd już się rozjeżdżają transportem na ziemię. Przylatując, muszą uważać, kiedy pilot ogłosi, że wlatują nad strefę sakralną. W tym momencie samolot ma jeszcze sporo czasu do wylądowania, ale wszyscy już muszą przybrać stroje sakralne związane z obowiązkiem pielgrzymkowym. Dla mężczyzn są to dwie nieszyte płachty białe. Jedna, w której się, którą się owijają biodra, druga, którą narzucają na ramiona. I to jest tylko tyle mają prawo mieć. Wszyscy przybysze tak muszą się ubierać. W samolocie wygląda to dosyć zajmująco, kiedy pilot ogłasza, że nadlatujemy, z wyjątkiem w tym okresie już nielicznych pasażerów, którzy nie jadą w celach pielgrzymkowych, tylko w jakichkolwiek innych, no to siedzą sobie spokojnie, natomiast cała reszta rzuca się do toalet, no po to właśnie, żeby się tam przebrać i po kilkunastu minutach cały samolot zmienia wygląd. Wszyscy są już na biało ubrani i rozpoczynają różne pobożne inwokacje. Oczywiście zmienia się charakter samolotu, zmienia się jego widok, zmienia się cała atmosfera. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje o 10.20 już za kilka minut. Państwa i moim gościem jest Bogusław Zagórski, islamista, arabista, dyrektor Instytutu Ibn Khalduna oraz Kolegium Civitas. Informacje Radia Tok FM o 10.20, po informacjach wracam. Informacje Tok FM.
10:20. Adam Ozga, zapraszam. Szef Komisji Europejskiej potępia ataki na Polaków w Wielkiej Brytanii. Jean-Claude Juncker w swoim orędziu o stanie Unii podkreślał, że mieszkańcy Europy nie mogą tego zaakceptować. Mówił też, że Europa potrzebuje ministra spraw zagranicznych z prawdziwego zdarzenia. Opowiedział się także za utworzeniem unijnej armii. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ma nosić imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tak zdecydowali posłowie, zmieniając dotychczasową ustawę dotyczącą szkoły. Podczas wcześniejszego głosowania przepadła poprawka zgłoszona przez Platformę. Przewidywałaby patronem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej został premier Tadeusz Mazowiecki, którego rząd powołał tę placówkę. François Hollande będzie walczył o drugą kadencję na stanowisku prezydenta Francji, informuje Le Figaro, powołując się na przewodniczącego partii socjalistycznej we francuskim Senacie. Sondaże nie są dla Hollande'a optymistyczne. Mógłby liczyć na 15-procentowe poparcie. Z innego badania wynika, że aż 88% Francuzów nie chce nawet, by Hollande kandydował w wyborach. Chiny przestrzegają Tajwan przed wyrażeniem zgody na wizytę Dalai Lamy. Duchowego przywódcę Tybetańczyków zaprosił na wyspę jeden z tajwańskich polityków. Poprzednio Dalai Lama był na Tajwanie w 2009 roku. Później ówczesny prezydent tego kraju, Ma Ying-tsu, który opowiadał się za zacieśnieniem współpracy gospodarczej z Chinami, kilkakrotnie sprzeciwiał się jego wizytom. Informacje kulturalne. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam. Krajobrazy, zwierzęta czy pory roku. Tegoroczne szalone dni muzyki są inspirowane naturą. Okazuje się, że bardzo wielu kompozytorów pisało wprost o przyrodzie, wprost o naturze, mówiąc o szóstej symfonii Ludwika van Beethovena, symfonia pastoralna, czy Antonio Vivaldi, cztery pory roku. Zaprasza Janusz Marynowski, dyrektor Symfonii Warsowi. W ciągu trzech dni w Warszawskim Teatrze Wielkim Operze Narodowej 60 koncertów muzyki klasycznej, a wokół teatru na parkingu powstanie prawdziwy ogród. Będzie ponad 20 bardzo dużych drzew, będą trawniki, będą klomby, będą bardziej intymne miejsca z ławkami, gdzie będzie można odpocząć pomiędzy koncertami, a później po festiwalu artyści przesadzą te wszystkie drzewa, posadzą, by ta cała zieleń się nie zmarnowała i mamy nadzieję stworzenia muzycznych miejsc zieleni, można by to tak nazwać. Szalone dni muzyki ruszają w piątek 23 września. Potrwają do niedzieli. 7 października w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie rozpocznie działalność Galeria Dzieł Zdzisława Byksińskiego. Miejsce w galerii po kilku latach starań znalazły prace z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich. To 50 obrazów olejnych, w większości reprezentujących nurt fantastyczny, głównie z lat 80. Są też obrazy z ostatnich lat twórczości malarza, ale także rysunki i 100 fotografii z lat 50., 60. i 70. Otwarciu galerii będzie towarzyszyć spektakl Kryptonim 27 w wykonaniu krakowskiej grupy Art Color Ballet. Godzinne przedstawienie w reżyserii Agnieszki Glińskiej jest inspirowane twórczością Beksińskiego. W Pałacu Szena w Sosnowcu czynna jest już wystawa Ogrodowa 1. Pod tym adresem działała kiedyś kopalnia Kazimierz Juliusz. Przez 8 lat Arkadiusz Gola dokumentował życie ludzi związanych z tą wyjątkową, bardzo kameralną kopalnią. Tam naprawdę panowała rodzinna atmosfera. Te miejsca pracy to były takie byty stworzone i zaprojektowane jakby przez tych ludzi, którzy tam pracowali, te warsztaty, te plakaty, które tam wisiały, choinki, które się pojawiały w okolicach świąt, w każdym warsztacie. Widać było, że to nie jest tylko miejsce takie, do którego się przychodzi, wykonuje jakieś czynności i idzie z ulgą do domu. Nie, to było miejsce udomowione. Wystawę około 80 zdjęć można oglądać w Muzeum w Sosnowcu do 16 października. Ola Brodziak, TOK FM. A kolejne informacje w Radiu TOK FM o 10:40. Pogoda. W Tatrach, w Beskidach i w Bieszczadach może się chmurzyć i przelotnie padać, poza tym bez opadów, słonecznie i dość ciepło. Na północy 19 stopni, w centrum 25, a najcieplej 29 stopni na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Łasiczka, program Owczarek, studio Bogusław Zagórski, wykładowca Kolegium Civitas, dyrektor Instytutu Ibn Halduna, arabista, islamista. Rozmawiamy o święcie muzułmańskim, ale także o pielgrzymce, która właśnie się rozpoczęła w ramach... Nie, znaczy rozpoczęła się już wcześniej, tak, jesteśmy już po kulminacji właściwie. A właśnie, w ramach tej pielgrzymki święto. Także wracając jeszcze do naszej opowieści, czyli lądujemy już w szatach pątnika. Tak. I udajemy się do Mekki. Udajemy się do Mekki. A tam? Pierwszym obowiązkiem jest siedmiokrotne okrążenie Al-Kaby,
z odpowiednimi recytacjami modlitewnymi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Taka jest zasada. Nie wszyscy to odbywają. To jest takie przywitanie mekkańskiego haramu. Mekkańskiej świątyni. Z racji tego, że tych ludzi jest sporo, to nie zawsze jesteśmy w bezpośredniej bliskości, rozumiem. No i tu jest oczywiście pewien problem bardzo techniczny. Mianowicie jest ludzi mnóstwo, jak pan słusznie zauważył, i nie wszyscy mogą krążyć wokół Al-Kaby w bliskiej odległości. Niektórzy bardzo, bardzo dalekiej odległości. W efekcie takie siedmiokrotne okrążenie to jest w skrajnym przypadku parę kilometrów marszu w tłumie, w tłoku, no i w dosyć wysokiej temperaturze. Więc to jest duże wyzwanie pod względem kondycyjnym, logistycznym i kondycyjnym, rzeczywiście. Dla tych, którzy się nie czują zbyt dobrze w zdrowiu, a chcą jednak pielgrzymkę odbyć, należałoby radzić, żeby poczekali na okres zimowy, ponieważ ten okres pielgrzymki się przesuwa w ciągu roku, co roku o 10 dni do przodu wcześniej. W efekcie możemy poczekać aż do lutego, do stycznia, kiedy ta temperatura nie jest tak dolegliwa jak w tej chwili. W tej chwili jest rzeczywiście gorąco w Mekce. Obeszliśmy 7 razy, przywitaliśmy się. Przywitaliśmy się. Następnie mamy kolejny tak zwany saj. Saj, czyli marszobieg, możemy to tak nazwać. Między wzgórzami Al-Marwa i As-Safa pielgrzymi odbywają marsz lub na krótkim odcinku taki rodzaj truchtu. To jest też wymagany rytuał. Też to wszystko połączone jest z recytacjami modlitewnymi. Na pamiątkę Sary, która biegała po pustyni, wygnana na pustynię z dziećmi i szukała dla nich wody. Ona biegała między tymi wzgórzami, jak głosi opowieść, szukała wody. To były wtedy tereny zupełnie pustynne. Te dwa wzgórza są w odległości około pół kilometra jedno od drugiego. Dzisiaj to jest wszystko nakryte olbrzymim gmachem. To jest inna sprawa. Kiedyś to było na świeżym powietrzu i pielgrzymi odbywają te przemarsze między wzgórzami też siedmiokrotnie, więc to jest też parę kilometrów, które trzeba przebyć. Następnie udają się do źródła wody Zamzam, żeby się z tego źródła napić. Jest to źródło, które Sara odnalazła w pustyni, uratowała siebie i swoje dzieci, mogła napoić dzieci i ta woda bije do dzisiaj. To jest źródło, z którego następnie pielgrzymi często pobierają duże zasoby wody i jeżeli jesteśmy w Stambule na przykład, przesiadką gdzieś tam lecimy i nagle widzimy dużą grupę ludzi z bidonami wody idących, to już wiemy, aha, oni z Mekki jadą. I każdy z nich z bidonem wody, rzeczywiście starannie zapakowanym, starannie zapieczętowanym, żeby się nie rozlało. Przywozimy do swojej wspólnoty. Przywozimy do swojej wspólnoty, dzielimy się z rodziną, z przyjaciółmi, tak. To jest rzecz niesłychanie popularna i bardzo ceniona. Każdy pielgrzym powinien coś takiego przywieźć ze sobą. Czyli pielgrzym po powrocie też staje się takim lokalnym VIP-em na jakiś czas, no bo on był, odbył. No tak, jeżeli... na jakiś czas. Z tym, że w niektórych społecznościach tych VIP-ów jest bardzo dużo, a nie należy do dobrego tonu chwalenie się, że o, ja jestem pielgrzymem, ja byłem w Mekce i tak dalej, i tak dalej. Nie. Zaletą jest skromność i niechwalenie się, a ci, co wiedzą, to wiedzą i to doceniają, a inni, którzy jeszcze tam nie byli, chcieliby też pojechać. Zresztą to nie jest takie trudne. W tym momencie to nie jest nawet kwestia pieniędzy. No oczywiście, no to kosztuje trochę, na ulicy się nie znajduje, bo to kilka tysięcy euro taki package kosztuje, prawda? Transport, no, utrzymanie na miejscu, część hotelowa, to jest, trochę kosztuje. Ale problemem jest raczej co innego. Jest tak dużo chętnych, że Arabia Saudyjska nakłada kwoty na poszczególne kraje w zależności od liczby muzułmanów, w zależności od ich standingu finansowego. No i pewno są jeszcze jakieś przesłanki polityczne, określa, mówią, no z takiego i takiego kraju to my w tym roku możemy wydać tyle i tyle dla pielgrzymów wiz i tyle przyznają. Więcej nie, poczekaj do przyszłego roku, będziesz miał szczęście, to się dostaniesz.
I kto pierwszy, ten lepszy? Czy też jak już ktoś był, to, to mówimy, no nie, 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 ty już byłeś, to... No to już są takie szanse. Indywidualne rozważania. Tu nie ma jakiejś żelaznej reguły. Jeżeli jest jakiś kraj, w którym społeczeństwo muzułmańskie jest dosyć nieliczne, no to może się w pewnym momencie okazać, że właściwie już nie ma komu dać się tej wizy, bo już właściwie wszyscy, co mieli być, to byli, a ci, co nie byli, to albo nie chcą, albo nie mogą w ogóle z jakichś innych przyczyn. Nie, więc nie ma tutaj automatyzmu. No jakoś ambasady wydające wizy starają się to rozsądnie traktować. Nie słyszałem, prawdę mówiąc, też to oczywiście nic nie znaczy, żeby były wokół takiego rozdawania wiz jakieś specjalne konflikty. No ludziom przykro jest, jeżeli się nie mogą dostać, ale nie słyszałem w dyskusjach, żeby były jakieś oskarżenia o coś, że ktoś gdzieś nie tak postępował. Czyli... To tak jak z pielgrzymką do Rzymu, prawda, dla wierzących katolików. Jedni mogą pojechać, drudzy nie mogą pojechać. Jednych stać, drugich nie stać. A jeżeli ktoś jest kiepskiego zdrowia, no to się nie będzie wybierał w momencie największego natłoku, bo wie, że może dużo zaryzykować i może mieć problemy. Pewno pojedzie kiedy indziej. Czyli? Trzeba dodać, że pielgrzymka do Mekki jest obowiązkiem każdego muzułmanina, kobiety i mężczyzny. Pod warunkiem, że go na to stać i że może sobie pozwolić pod względem zdrowotnym i sytuacji rodzinnej. Dlatego, że nie ma tak, że to jest wymóg bezwzględny. Ktoś jedzie na pielgrzymkę, rzuca żonę z dziećmi, ze staruszkami, rodzicami, on mówi, ja jadę spełnić obowiązek, odczułem powołanie. Nie, nie wolno. To jest wtedy największy grzech. Ani pielgrzymka mu od strony teologicznej nie będzie zaliczona, ani on sam nie osiągnie żadnej satysfakcji, a zwłaszcza wszyscy ludzie naokoło niego, którzy go znają i którzy znają jego sytuację, będą go traktowali jako człowieka złego, naruszającego przepisy religijne. Więc żadnej korzyści nie odniesie. Być może turystyczne tylko. Wzgórza przebiegnięte, woda zaczerpnięta. Chwila oddechu by się przydała. Chwila oddechu by się przydała, tak. Jest właśnie wtedy chwila oddechu. Jest kilka dni wolnych. Po tym przebiegu między dwoma wzgórzami należy sobie obciąć włosy, częściowo tylko. Taki kosmyk. No to jest taka symboliczna też ofiara z własnego ciała. I wtedy jest kilka dni oddechu. Wszyscy się przebierają już w ubrania cywilne. Takie, jakie kto nosi normalnie, stosownie do klimatu. I mogą sobie zwiedzać różne miejsca pamiątkowe, mogą się spotykać towarzysko, załatwiać interesy, co jest bardzo popularne i bardzo wskazane, ponieważ nic tak nie łączy ludzi jak stosunki handlowe od początku istnienia cywilizacji ludzkiej. A islam w stosunku do handlu miejscowego, dalekozasiężnego, międzynarodowego, ma szczególnie pozytywny stosunek. Ponieważ to umacnia stosunki między ludźmi, pod warunkiem oczywiście, że jest prowadzone na zasadach fair. No ale tu już jest osobny rozdział, trzeba by długo tłumaczyć, co to są zasady fair według islamu. W gruncie rzeczy są to zwykłe zasady przyzwoitości i uczciwości, takie jakie obowiązują według zasad chrześcijańskich. No i z drugiej strony mamy na miejscu parę milionów ludzi z różnych miejsc, więc idealna okazja. Idealna absolutnie okazja, tak, prawda. Wszyscy o tym wiedzą i jeżeli ktoś jest małym czy dużym biznesmenem, natychmiast zaczyna szukać kontaktów, spotykać się. Często ludzie się zaczepiają, a skąd jesteś, skąd, czym się zajmujesz, a może byśmy jakiś biznes mogli zrobić. Jest to moralnie dopuszczalne, moralnie wręcz chwalebne, a niezależnie od tego ludzie wymieniają się poglądami, opowiadają, u nas jest tak, u was jest tak, mamy takie problemy, wy macie takie problemy, wymieniają się książkami. Księgarnie są na każdym rogu rozłożone i jest bardzo dużo literatury religijnej i nie tylko religijnej, kulturalnej, historycznej. Ludzie korzystają z okazji, żeby się zaopatrzyć w książki i zawieźć je do siebie, nie wiem, do Polski, do Szwecji, do Indonezji. No, dystrybucja książek w świecie arabskim nie jest dobrze zorganizowana, więc to jest też dobra okazja.
Czyli jednocześnie jest podpowiedź dla polskich władz, że może nie Krynica, a Częstochowa powinna być takim miejscem na wymianę gospodarczych. Może, tak. No, ale tutaj nie chciałbym analogii wysuwać, bo różne refleksje się nasuwają, które mogłyby mieć charakter polityczny, a nie o tym dzisiaj mówimy. No właśnie. Czyli po tych pierwszych ceremoniach kilka dni oddechu, a jednocześnie możliwość zawarcia kontaktów, nawiązania relacji handlowych, koleżeńskich, przyjacielskich. Jak najbardziej, tak. A potem druga tura. Mianowicie mamy tak, nocowanie na skałach, mamy dzień spędzony na równinie Arafatu i mamy bardzo dramatyczny moment, mianowicie trzykrotne wizyty u diabłów. I o tym więcej powiemy po informacjach Radia Tok FM. Bogusław Zagórski, islamista, arabista, wykładowca Kolegium Civitas, dyrektor Instytutu Ibn Halduna jest Państwa i moim gościem. Informacje już za kilka minut o godzinie 10.40. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Jakie radio? Taka lista. Tok 2. Przejdziemy teraz do zapowiadanego tematu, czyli Związku Harcerstwa Polskiego. Panie profesorze, czy pan był w ZHP? Nie. Dlaczego? Dlaczego, że jak poszedłem na pierwszą zbiórkę ZHP, to tam były urodziny Lenina czczone i od tego momentu mama mi powiedziała, mowy nie ma, żebyś ty tam chodził. Ja już w latach 80. w Zuchach ledwie wytrwałam i też jakoś się nie zaczepiłam. Lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. Reklama. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych o skrzydli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Innowacyjne technologie i dynamiczny design? Bez wątpienia to nowe Renault. Poznaj nasze crossovery Captur i Kadżar. Tylko teraz 500 samochodów w ofercie specjalnej z atrakcyjnym pakietem ubezpieczeń za 1%. Bez wątpienia to najlepszy moment, by przesiąść się do nowego Renault. Szczegóły oferty w salonach. Jestem. Dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy o Arabach, także ciekawe, wszystko ciekawe jest. Także dzisiaj najciekawsze, proszę Państwa, najciekawsze dzisiaj. Nadaje nasze radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Ku pracowniku! Tok FM, mamy dla Ciebie super fundusze. Słuchaj w każdy poniedziałek po 12.40. Program jest współfinansowany ze środków Unii Radio Concita, Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Happy forever. Informacje Tok FM.
10:40. Adam Ozga, zapraszam. Unia Europejska musi stać się bardziej socjalna, mówił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w dorocznym orędziu przed Parlamentem Europejskim. Potwierdził m.in. poparcie dla zmiany dyrektywy o pracownikach delegowanych, czemu przeciwna jest Polska, bo obciążyłoby to polskie firmy, które wysyłają pracowników do innych krajów. Pracownicy powinni otrzymywać takie same wynagrodzenie za taką samą pracę w tym samym miejscu, odpowiada Jean-Claude Juncker. Europa to nie dziki zachód, chcemy społecznej gospodarki rynkowej bez dumpingu socjalnego, stwierdził szef Komisji Europejskiej. Wszyscy są równi wobec prawa, dotyczy to również wybitnych lekarzy, mówił z kolei w Sejmie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Odpowiedział w ten sposób na pytanie Mariana Zembali z PO w sprawie zabezpieczenia dokumentów ubiegłych lekarzy ze Śląskiej Akademii Medycznej. Policja pod nadzorem prokuratury zabezpieczyła wczoraj dokumentację w sprawie dotyczącej zawyżenia kosztów opinii. Chodzi o opinię uzupełniającą w procesie z prywatnego oskarżenia w sprawie śmierci Jerzego Ziobry, ojca ministra sprawiedliwości. Sejm nie przyjął sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w ubiegłym roku. Nieprzyjęcie sprawozdania z działalności NIK-u zarekomendowała Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. To pierwszy taki przypadek. Niewiele z niego wynika, bo ustawa o NIK-u nie precyzuje konsekwencji nieprzyjęcia sprawozdania. Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski ocenił wczoraj, że to wciąganie Izby w polityczną grę. Teraz to wszystko. Kolejne informacje to KFM już o 11:00. Pogoda. Dziś zdecydowana przewaga słońca, jeśli popada, to tylko w górach od Tatr po Bieszczady. Na termometrach od 19 stopni miejscami na północy przez 25 w centrum do 29 na południowym zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio Bogusław Zagórski, arabista, islamista, dyrektor Instytutu Ibn Halduna i wykładowca Kolegium Civitas. Rozmawiamy o święcie ofiarowania, które rozpoczęło się w poniedziałek, a kończy się jutro? Dzisiaj lub jutro, dzisiaj, w zależności od tego, jak to liczy. Wracamy do pielgrzymki, wracamy do Mekki, do pielgrzymki. Trzy wizyty diabłów. To jest oczywiście symboliczna sprawa, mianowicie w pobliżu Mekki, w dolinie zwanej Mina, znajdują się trzy kamienne postumenty. Duży, średni i mały. I nazywają się dosłownie tak po arabsku duży diabeł, średni diabeł i mały diabeł. Chodzi o to, że każdy pielgrzym teraz musi zebrać takie małe kamyczki. Małe kamyczki, powtarzam, i tymi kamyczkami symbolicznie diabłu obrzucić, żeby je odpędzić od myśli, od ludzi, od życia, żeby je potępić, odciąć się od nich. No i proszę sobie jednak wyobrazić, że to jest, tak powiedzmy, 2,5 miliona ludzi, które przychodzą i te diabły mają kamieniami obrzucać. Ludzie są ludzie. I niektórzy rzeczywiście trzymają się reguły tych małych kamyczków i starają się jakoś to rozsądnie wykonać, od strony logistycznej. No ale niektórzy uważają, że jeżeli już mają okazję przywalić diabłowi, no to trzeba odpowiednio duży kamień wziąć, większy jeszcze. Więc tam zdarzają się niekiedy dramatyczne historie. Ludzie różnie oceniają siłę rzutu tego kamienia. Zdarzają się wypadki, obrzucają się nawzajem. Jest to coraz lepiej zorganizowane. Właśnie z roku na rok się zmienia tamten układ. Mianowicie wszystkie te słupy kamienne są obwiedzione murkami i tak, że kamień rzucony, uderzający w słup nie odbija się i nie leci w stronę innych ludzi, tylko... Najciekawsze tematy są w Radio Conchita. No i wypadki się niestety zdarzają. Więc to jest ta najbardziej, powiedziałbym, dramatyczna część pod względem ściśle logistycznym całej wyprawy. Emocje grają. Niektórzy, którzy już wyrzucili wszystkie swoje kamienie, zaczynają rzucać różnymi przedmiotami w te diabły. Myślę, że we wszystkich zgromadzeniach religijnych można zaobserwować ludzi wyjątkowo emocjonujących się i uzewnętrzniających swoje emocje w sposób niekiedy irracjonalny. I na to trzeba uważać. Jest wprawdzie służba ochrony, która pilnuje, żeby
nie było jakichś zasadniczych wynaturzeń tej całej ceremonii, żeby ludzie nie wnosili ciężarów, żeby nie rzucali olbrzymimi kamieniami. Są służby sanitarne, które w przypadku nieszczęśliwego wypadku natychmiast reagują. To jest pod względem religijnym najbardziej emocjonująca część pielgrzymki, pod względem logistycznym najbardziej ryzykowna. Pytanie od słuchacza, czy te procedury są takie same dla kobiet, jak i dla mężczyzn? Dokładnie takie same dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Kobiety, mężczyźni razem w tym uczestniczą, nie ma żadnego podziału na płci. Każdy indywidualnie staje wobec swoich obowiązków religijnych w szeregu z innymi. Jest jeszcze jeden problem, jeżeli mówimy o sprawach ryzykownych, ponieważ warto o tym powiedzieć, często się prasa rozpisuje, ale nie zawsze jest to jasne, skąd się biorą ofiary w ludziach. Dwa następne problemy są takie. Pierwszy, że Dolina Miny jest doliną dosyć szeroką i płaską, ale jest obramowana bardzo wysokimi i ostrymi skałami. To jest w ogóle skalna pustynia w tamtych okolicach. No więc wielu pielgrzymów, którzy już odbyli swoje obowiązki, chciałoby teraz popatrzeć z góry, jak to wygląda. Wprawdzie, wszędzie są płoty z siatką stalową, napisami we wszystkich możliwych językach. Po polsku chyba nie ma, ale nawet po rosyjsku są. Ale jest plan. W urdu, po malajsku, po angielsku, po arabsku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że nie wolno tam się wspinać. No ale co tak jak z płotami w Polsce. Płoty są, siatka jest poprzecinana, ludzie się wspinają i co jakiś czas spadają z tych skał, no bo niekiedy zapał religijny nie dorównuje umiejętnościom alpinistycznym. Tam to są rzeczywiście ostre, strome skały. Giną wtedy rzeczywiście ludzie od czasu do czasu, mimo wszelkich prób, żeby temu zaradzić. Inny problem jest następujący. Kiedy już wszyscy odbędą trzykrotne w ciągu trzech dni wizyty przy tych obijanych kamieniami szatanach, muszą jak najszybciej wyjść z okręgu sakralnego obejmującego Dolinę Miny z najbliższą okolicą, dlatego że jeżeli przed zachodem słońca nie opuszczą, mają obowiązek zostać jeszcze jedną dobę i poświęcić ją na modlitwy, co niekiedy jest bardzo skomplikowane ze względu z kolei na, nie wiem, bilety, rezerwacje i tak dalej, i tak dalej. Część pielgrzymów wobec tego zabiera ze sobą natychmiast bagaże, żeby po przejściu ostatniego kamienowania móc szybko udać się do Mekki, opuścić teren sakralny. Te bagaże niosą ze sobą i chyba nie zdarzyło się, żeby ktokolwiek doniósł te bagaże na drugą stronę wielkiego mostu, którym się idzie, ponieważ gubią się te bagaże. W efekcie ten zbity tłum, rozemocjonowany, idzie po nie widząc nawet tego, bo jesteśmy wszyscy tak, prawda, zbici w tłumie, po jakichś walizkach, torbach, jakichś porzuconych butach, ubraniach i innych przedmiotach. Zdarza się, że ludzie po prostu się potkną i zostaną zdeptani. Naturalnie wszyscy się orientują, usiłują natychmiast podnieść człowieka, no ale też się zdarzają wypadki. Przez zwykłą ludzką głupotę i nieuwagę zdarzają się takie rzeczy. Zarówno te wyczyny alpinistyczne, jak i branie ze sobą bagażu. A jest bardzo prosty sposób, tylko trzeba się zorientować. Ale nie wiedzą, nie wolno się nigdy tłumaczyć. Wiedza polega na tym, że wystarczy przejść procedurę, przejść ten ceremoniał, udać się w odwrotną stronę. W odległości 300 metrów jest wyznaczona granica okręgu sakralnego. Wystarczy wyjść za nią, odpocząć sobie spokojnie już w wolnym miejscu i wrócić do Mekki, kiedy tylko chcemy. Już obowiązek został wykonany, z okręgu sakralnego wyszliśmy, ale to trzeba wiedzieć. I przewodnik powinien o tym powiedzieć. Niektórzy nie wiedzą, przewodnik im nie powiedział, więc usiłują z tymi bagażami się tam zapakować. Tracą bagaże, a niekiedy zdrowie, niekiedy życie.
No to są takie przykre strony. W tym samym czasie dla pielgrzymów zorganizowane jest składanie ofiar ze zwierząt. Ze względu na olbrzymią liczbę ludzi jest oczywiście niemożliwe, żeby każdy to robił indywidualnie. Więc jest specjalna instytucja, która za środki finansowe zgromadzone od pielgrzymów wcześniej, no w ramach tego pakietu pielgrzymkowego, tak. Każdy tam ma kwotę wyznaczoną, za którą są zwierzęta na jego koszt nabyte i zarżnięte. Ta instytucja już w jego imieniu dokonuje obrzędu. Jest dobrze przemysłowo zorganizowana rzeźnia i mięso z tych zwierząt ofiarnych zgodnie z przeznaczeniem jest potem rozdzielane pośród biednych, potrzebujących, bo taka jest zasada. 1/3? W skrajnych przypadkach to może być całość. Tutaj nie ma ograniczeń takich. Jeżeli kogoś na to stać, to on może wręcz złożyć ofiary z wielu zwierząt, kierując się potrzebą serca i wiedząc, że są ludzie, którzy tego potrzebują. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przeciętną taką jednostką obrachunkową jest powiedzmy jedna owieczka na rodzinę albo na osobę, jeżeli jest tam 2,5 miliona ludzi, a można przeliczać to zarówno na drób, jak i na wołu, na krowę, na wielbłądy. Więc to są skomplikowane przeliczenia, ale tego też znowu nie należy traktować po aptekarsku. Niemniej są to olbrzymie ilości mięsa do zagospodarowania. Kiedy nie było środków technicznych, część tego mięsa po prostu ulegała zepsuciu. Bo nawet w samym Mekce nie było dość ludzi, żeby im to wszystko rozdać i żeby oni to mogli zagospodarować, zjeść. Teraz z rzeźni mięso jest natychmiast dochłodnie przekazywane i wysyłane do krajów muzułmańskich, które są w potrzebie. Chociażby, nie wiem, do Syrii, do Iraku, tam gdzie wojny się toczą, do Kaszmiru, gdzie jest dużo biednych ludzi i którzy też są w potrzebie, prawda? I do innych miejsc, które tutaj trudno wyliczać, w zależności od tego, kiedy się tam, ile tego mięsa jest, ile się to uzna. Rzeczywiście samoloty lecą i mięso rozwożą. Niezależnie od tego, że mięso jest zgromadzone na miejscu, prawda? W zależności od możliwości miejscowych. No i tak to wygląda. Potem się już pielgrzymka kończy. Pielgrzymi znów po odbyciu tego ostatniego ceremoniału strzygą włosy lub golą głowy, lub tylko częściowo się postrzygają. To jest druga kolejna ofiara z własnego ciała. To jest symboliczna oczywiście. I pielgrzym już w tym momencie ma tytuł pielgrzyma Hadżiego. Po arabsku Hadża. Hadzi to jest forma turecko-perska, ale bardzo rozpowszechniona w Europie i w języku polskim. Dlatego to wspominam. Już nie do pielgrzymki, ale do dobrego obyczaju należy, żeby potem jeszcze pojechać do Medyny. To jest kilkaset kilometrów na północny wschód, zachód, przepraszam, od Mekki, żeby odwiedzić meczet proroka i grób proroka. Mahomet, który urodził się w Mekce, a jest pochowany w tej chwili w Medynie. Był sam kupcem z zawodu, trzeba o tym pamiętać. Stąd taka wysoka estyma, jaką te stosunki handlowe przy okazji pielgrzymki cieszą się u wszystkich. Jest to dobry przykład. Czyli wracamy do domu, ale nie można za bardzo rozpowiadać o tym, promienić, tylko... Należy promienić, należy cieszyć się ze znajomymi, z rodziną, nie należy chodzić i opowiadać, wypinać dumnie pieśń. O, jestem chadzi, a ty nie jesteś, więc musisz mnie słuchać. To byłaby duża nieprzyzwoitość, chociaż oczywiście się zdarza, bo wszyscy są ludźmi. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, szanowni państwo, teraz już wszystko wiemy, więc jeżeli ktoś chciałby się wybrać, albo interesuje go, co się tam dzieje, no to już wszystko jest jasne. Bogusław Zagórski, islamista, arabista, dyrektor Instytutu Ibn Halduna i wykładowca Kolegium Civitas był państwa i moim gościem. Informacje Radia Tok FM już za kilka minut, o godzinie 11, a po informacjach wracamy do programu Owczarek.